Tym razem przygotujemy sobie domowe faworki. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania faworków będziemy potrzebować tylko kilku składników. Mamy tutaj śmietanę 18%, 125 g, 20 ml octu, 350 g mąki tortowej, 30 g masła, cukier puder do posypania faworków, 4 jajka, my użyjemy tylko żółtek i olej do smażenia. Przyszykowaliśmy sobie tutaj miskę i przesiejemy sobie teraz mąkę. Przesypujemy całą. Przesiewamy. Dodajemy pół łyżeczki soli. Dodajemy śmietanę. Wrzucamy masło. Wlewamy ocet. Odkładamy na chwilę na bok. Bierzemy sobie dwie miski i oddzielimy teraz żółtka od białek. Przelewamy teraz żółtka i zagniatamy teraz to wszystko na ciasto. Gdy ciasto nam się już trochę skleiło, możemy wyciągnąć je z miski, przełożyć na blat i dalej zagniatamy. Gdyby ciasto wam się jeszcze bardzo kleiło do blatu, możemy je trochę jeszcze podsypać mąką. I zagniatamy dalej. Ciasto mamy już wyrobione, pozostało je tylko jeszcze pouderzać przez 15 minut. Uderzamy je wałkiem lub po prostu rzucając je mocno o stół. Po takim ubijaniu ciasta przez 5 minut formujemy z niego kuleczkę. I tą kuleczkę odkładamy teraz do miski. Przykrywamy. I odkładamy do odpoczęcia na jakieś 30 minut. Po 30 minutach ciasto odkrywamy. Musimy je teraz podzielić na mniejsze kawałki. Ja mam mały blat, więc zrobię to na trzy części. Te dwa kawałki możemy przykryć. I możemy teraz zająć się pozostałym. Blat podsypujemy mąką. Rozpłaszczamy palcami. I teraz bardzo cienko musimy to rozwałkować. Ciasto mamy już rozwałkowane. Spójrzcie, jakie jest cienkie. Możemy przejść do pokrojenia. Kawałeczki będziemy robić przy użyciu noża do pizzy. Może być to również nóż z takimi ząbkami, albo po prostu zwykły nóż. Przecinamy na pół.
Teraz na takie paski i w każdym takim pasku musimy teraz zrobić delikatne nacięcie na samym środku. Coś takiego. Ciasto mamy już ponacinane. Bierzemy sobie teraz jeden kawałek. Tak właśnie wygląda. Łapiemy jedną końcówkę. Przekładamy przez środek. Wywijamy na drugą stronę i powstaje nam taka kokardka. Jak już wszystkie sobie tak zrobimy, to przejdziemy do smażenia. Z 1/3 ciasta wyszło nam 20 kawałków, więc z całego ciasta powinno nam wyjść około 60 faworków. W garnku roztapiamy smalec bądź wlewamy olej, to już jak wolicie. Ja wleję olej. Musi być go dość sporo. Rozgrzewamy teraz olej. Olej nam się już trochę rozgrzał. Możemy wrzucać do niego faworki. Oczywiście olej nie może być nie wiadomo jak rozgrzany, ponieważ faworki nam się wtedy spalą, a w środku będą surowe. I wrzucamy. Z każdej strony smażymy przez około 1 minutę. Tak aby uzyskać ładny, złocisty kolor na obu stronach. Oczywiście wrzucamy partiami, nie wszystko naraz i sobie tak po kolei smażymy. W razie gdyby faworki nam się za bardzo paliły, po prostu zmniejszamy ogień i czekamy chwilę, aż troszeczkę się ostudzi. Widzimy już tutaj, że zaczęły nam nabierać troszeczkę koloru, więc przekręcamy na drugą stronę. I ponownie około 1 minuta i wyciągamy na ręcznik papierowy do odsączenia z nadmiaru tłuszczu. Z drugiej strony powinny być już również gotowe. Od razu wrzucamy kolejne. Nie tracimy czasu. Faworki mamy już gotowe. Spójrzcie, jak pięknie one wyglądają. Pozostało je tylko posypać cukrem pudrem i możemy próbować. Faworki wyszły chrupiące. A w smaku przepyszne. Spróbujcie sami. W tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich przepisów i życzę smacznego.